Cześć! W tym filmie zobaczycie prezentację wykrywacza promieniowania elektromagnetycznego. Zapraszam do oglądania. Jest to urządzenie firmy Mustul o symbolu MT525. Można je kupić za około 80 zł. Dzięki temu urządzeniu wykryjemy pole elektryczne oraz pole magnetyczne. Zawartość opakowania to tester oraz instrukcja obsługi w języku angielskim. Osobno musimy dokupić baterię. Wykrywacz oprócz wyświetlacza, na którym pokazywana jest wartość pola elektrycznego oraz wartość indukcji magnetycznej, posiada 3 przyciski. Przycisk czerwony to przycisk załącz-wyłącz, który jest jednocześnie przyciskiem do podświetlenia ekranu. Po lewej znajduje się przycisk, który służy do przełączenia między pomiarem uśrednionym a pomiarem najwyższym. Po prawej przycisk hold zamrożenia pomiaru oraz przycisk wyłączenia sygnału dźwiękowego. Pole elektryczne pokazywane jest w jednostkach volt na metr i wartością, po której uruchamia się alarm, to 40 V na metr. Z kolei pole magnetyczne wyrażone jest w jednostkach mikrotesla, czyli jednostce indukcji magnetycznej. Po przekroczeniu 0,4 mikrotesli uruchamia się alarm. Człowiek żyje w środowisku, w którym od zawsze występuje promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze źródeł naturalnych. Dopuszczalny poziom pola elektrycznego to 1000 V na metr, a pola magnetycznego to 60 A na metr. W urządzeniu nie mamy jednostki natężenia pola magnetycznego, czyli amper na metr, tylko jednostkę indukcji magnetycznej, czyli Teslę. Można powiedzieć, że indukcja magnetyczna jest natężeniem pola magnetycznego z uwzględnieniem przenikalności magnetycznej. I można tę zależność wyliczyć, ale tutaj nie będziemy się tym zajmować. Pole elektromagnetyczne towarzyszy człowiekowi od zawsze i wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Źródła naturalne pola to Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne i kosmiczne oraz dosłownie każda materia o temperaturze przekraczającej temperaturę zera bezwzględnego. Człowiek wskutek rozwoju cywilizacyjnego mniej więcej 150 lat temu rozpoczął wytwarzanie sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego. W miarę zbliżania się do słupa podtrzymującego sieć wysokiego napięcia, widać jak na testerze zwiększa się pole elektryczne. Pod słupem ta wartość wynosi około 500 V na metr, co i tak jest wartością mniejszą niż w normach, czyli 1000 V na metr. Wskazania testera przy skrzynce z licznikami energii elektrycznej. Pole elektryczne nie jest duże, ale za to pole magnetyczne rośnie dość pokaźnie. Szczoteczka do zębów soniczna. Po włączeniu wykazywane jest duże pole magnetyczne. Suszarka do włosów.
Tu pole magnetyczne jest jeszcze większe. Przewód elektryczny pod napięciem, nieekranowany. Smartfon. Nie wykazuje on znacząco zwiększenia pola elektrycznego i pola magnetycznego. Jedynie podczas oczekiwania na połączenie i samego połączenia te wartości się nieco zwiększają. Kuchenka mikrofalowa. Pole magnetyczne jest bardzo duże. W pobliżu gniazdek wyłączników domofonów występuje zwiększona indukcja magnetyczna. W pobliżu rozdzielnicy oba parametry wykazują zwiększone wartości. Pomiar przy wyłączonym, jak i włączonym wentylatorze wykazuje zwiększone pole elektryczne i magnetyczne. Router Wi-Fi wykazuje obecność pola elektrycznego i magnetycznego tylko w bezpośrednim sąsiedztwie. Współczesne telewizory LED-owe, w przeciwieństwie do kineskopowych, nie są źródłem podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego. Radio. Przy tym małym elektrycznym zegarze promieniowanie elektromagnetyczne jest dość duże. Zaskoczyło mnie pole elektryczne, które występuje przy laptopie. A jakże często trzymamy go na kolanach. Tu została przekroczona norma.
Tak wysokie wskazania były przy laptopie podłączonym do zasilacza. Odłączenie wtyczki eliminuje problem. Można też zmniejszyć promieniowanie stosując ekran. Tak jak tu z folii aluminiowej. Tester wykrył też zwiększenie promieniowania, niezależnie od tego, czy w pobliżu znajdowały się urządzenia elektryczne. Może to wynikać z tego, że w podłodze lub w suficie przechodzą wiązki np. przewodów elektrycznych. Testerem tym sprawdzimy miejsca, gdzie długo przebywamy, na przykład na kanapie czy w łóżku. A nasze pociechy możemy uchronić przed zwiększoną dawką promieniowania elektromagnetycznego, odsuwając od nich urządzenia elektryczne i elektroniczne na bezpieczną odległość. Profesjonalny miernik pola elektromagnetycznego kosztuje około 20 tysięcy euro. Ten kosztuje 80 zł, ale pozwoli nam uświadomić sobie, jakie zagrożenia panują w naszym domu, w naszym otoczeniu. Dziękuję za uwagę.